Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj czwarta runda turnieju Grand Swiss na wyspie. Man, moim przeciwnikiem był węgierski zawodnik o polsko-brzmiącym nazwisku, mianowicie Kozak Adam Kozak, dokładniej. W Polsce mamy kozaka, który chce być arcymistrzem, mianowicie Antoniego, natomiast Adam Kozak arcymistrzem już jest. Urodzony jest w 2002 roku, czyli jak na warunki moich rywali to właściwie weteran, bo to pierwszy zawodnik, który był starszy niż, niż 20 lat. No i... Przyznam się szczerze, robił, pomimo najwyższego rankingu z moich dotychczasowych przeciwników, chyba najsłabsze wrażenie, więc miałem taką ambicję, żeby dzisiaj powalczyć o cały punkt. Bo no, wydawało mi się, że to jest zawodnik, którego, którego naprawdę można napocząć. Oczywiście do, do tej pory znaczy nie można lekceważyć nikogo w tym turnieju. Adam Kozak w tych pierwszych trzech rundach zanotował same remisy z zawodnik. Na poziomie 2670-60 z remisową między innymi czarnym kolorem z Radkiem Wojtaszkiem. I oczywiście, jest to zawodnik, który no, arcymistrza w chipsach nie znalazł. Natomiast tak jak mówię, miałem pewne ambicje. No i zobaczmy, jak ta partia się rozpoczęła. Ja tradycyjnie ostatnio E4. Tutaj przeciwnik miał stosunkowo wąski repertuar, więc nie widziałem powodu, żeby nie iść w E4. E5 konik F3, konik C6, goniec B5. No i tutaj my muszę powiedzieć, że bardzo przyjemna niespodzianka, bo przeciwnik przede wszystkim grywał z lepszymi zawodnikami. Skoczek F6 to jest debiut, który wybierał najczęściej. Z Przyzwoitymi wynikami, choć zdarzało mu się cierpieć w partiach z zawodnikami poziomu 2700 czy 2650. Natomiast no, tego oczekiwałem, temu poświęciłem najwięcej czasu w swoim przygotowaniu i miałem tam jakiś pomysł, natomiast. No, oczywiście to jest bardzo solidny debiut. Grałem go w drugiej rundzie i tam nic nie zdołałem przeciwnikowi udowodnić. Natomiast A6, no, oczywiście ta klasyczna partia hiszpańska, nic złego, no, zaraz zobaczymy, czy klasyczna, ale partia hiszpańska. Tutaj moje przygotowanie ograniczyło się do tego, że będziemy grali: Goniec A4, skoczek F6, Roszada, Goniec E7, Wieża E1, Goniec B3, B5, Goniec B3, D6 właśnie mój przeciwnik nigdy nie, nie grał roszady grożąc zagraniem no bardzo prawidłowego i groźnego debiutu jakim jest ten kontratak marszala czyli jak gram c3 to d5 zawsze grał d6 no i d6 jest ruchem który ma tą zaletę że choć jest to oczywiście bardzo dobry ruch czyli tutaj roszada h3 no to jak się pójdzie na partię bez przygotowania, no to dramatu nie ma. Zwłaszcza, że przeciwnik nie grał tutaj najbardziej pryncypialnych w ostatnim czasie ruchów, czyli ani nie grał wariantu Brejera, ani wariantu Zajcewa, bodajże on się nazywa Pogoniec B7. Więc, jako że nie grał tych dwóch ruchów, to byłem stosunkowo spokojny, bo grał głównie skoczek A5, goniec C2C5, czyli Cigorina. Po Hetman C7 czy Skoczek D7, no ale kiedyś ten debut chodził za absolutnie ok, natomiast teraz komputery od razu po ruchu D5 dają białym dużą przewagę, wierzą w tę przewagę przestrzeni. Rubinstein oczywiście by się z tym nie zgodził, no ale Rubinstein grał 100 lat temu, więc. Tutaj to, to jest coś przyjemne, jak widać, że ktoś idzie w te warianty, bo, bo białe zawsze stoją tutaj troszkę przyjemniej. no i można grać na głowę. I zastanawiam się o co chodziło mojemu przeciwnikowi, bo on w tym momencie już trochę myślał i zagrał ruch A5. No, myślał ze 3 minuty, to oczywiście niedużo, to może było jego przygotowanie, natomiast przygotowanie. Y kwestionowalne i do tego bardzo przyjemna niespodzianka, bo ja sam gram czarnymi obronę hiszpańską. Zagrałem tutaj różne wariacje, Właściwie mam wrażenie, że prawie każdy wariant czarnymi już sprawdziłem. I A5 jest jednym z ruchów, których patrzyłem ze strony czarnych, ale bardzo mi się nie podobał. To ruch, który wielokrotnie, jeżeli dobrze pamiętam, grywał czarnymi Oleg Romaniszyn, zasłużony ukraiński arcymistrz mieszkający w Lwowie. No ale ten ruch jest chyba po prostu nieprawidłowy. On daje białym przewagę. Ja zagrałem d4, przeciwnik a4, goniec c2, goniec d7 i tu właśnie bardzo ciekawa rzecz, bo jedyną rzeczą, którą pamiętałem jeśli chodzi o ten wariant, to fakt tego, że ten plan a6, a5, a4 ma ten mankament, że sk przy skoczku stojącym na b1 można grać skoczek A3. Są niektóre, są niekiedy warianty, że białe już ruszyły skoczka na D2 i wtedy te ruchy pionkiem, żeby powalczyć o przestrzeń, mają trochę więcej sensu. Natomiast tutaj, kiedy ja mogę zagrać skoczek A3, atakując pionka na B5, od razu jest niezbyt dobrze dla czarnych. I co ciekawe, mój przeciwnik tutaj od razu myślał nad następnym ruchem, czyli mam wrażenie, że on zrobił takie. Przygotowanie na poziomie moim ze wczoraj, że coś tam popatrzył, ale niedokładnie, może długo wybierał co zagrać, nie podobało mu się to czy tamto, w końcu stwierdził, że zagra to. No i akurat miał pecha, bo ja mniej więcej wiedziałem, co tutaj się dzieje. I Skoczek A3 już stawia problemy, pionek wisi. Zasadniczo można go obronić na dwa sposoby, czyli albo wieżą, albo Hetmanem z pola B8. Bicie tutaj chyba nie jest dobre. Bo po prostu wydawało mi się, że właściwie każdy ruch jest dobry z mojej strony, nawet prymitywne bicie jest ok. Zaraz E5 grozi, pionek nadal wisi. Na skoczek B4 chowam gońca, chcę E5. To jest jedna opcja, a druga opcja można po prostu zbić skoczkiem, na to pobić skoczkiem. Też powinno być bardzo przyjemnie, bo pionek jest tutaj słabością, więc moim zdaniem tak w ogóle nie można grać. Stąd ym, no, trzeba wieżą bądź hetmanem, nie można też ruszyć skoczka, bo jak skoczek idzie tutaj, to mogę po prostu wziąć pionka i mieć pionka przewagi. Myślałem, że przeciwnik zdecyduje się na hetman b8, to wygląda tak dość ideowo żeby wieża ewentualnie broniła pionka, jest miejsce dla drugiej wieży, jest jakiś tam ewentualny problem taktyczny na d7, bo widzimy, że po ewentualnych biciach Hetman teraz będzie mógł gońca prześladować, ale póki co on jest broniony przez skoczka i chyba tego nie jestem w stanie w łatwy sposób wykorzystać, ja już nie pamiętam, ja chyba chciałem tu z d3 zagrać po prostu. Zobaczyć, co przeciwnik zrobi, jak tak to skoczek C4, no i zastanawiałem się, czy to nie jest przypadkiem fajna pozycja dla mnie, bo tego typu rzeczy. Często się mogą tutaj materializować, ale wydawało mi się, że może się okazać, że brak tego Hetmana na tej przekątnej może mi dać jakieś bonusy. Do końca nie wiem jakie, ale nawet tak, ten goniec jest tutaj niebroniony, coś tego typu. Znowu goniec niebroniony, na to, kto wie, może jakieś wyskoki Hetmanem. Na no, jeszcze pole C6 się robi, więc... Wydawało mi się, że tutaj coś się może wydarzyć, natomiast przeciwnik zagrał wieżą na B8, obronił tego pionka w ten sposób, no i na to stwierdziłem, że właściwie nie ma powodów, dla których nie zagrać D5. Skoczek musi gdzieś iść, ma tylko jedno pole, no na A7 jest zupełnie bez sensu, bo mogę na przykład zagrać goniec E3, skoczek odchodzi i właściwie nie wiadomo, jaki będzie następny ruch czarnych. Więc mi się wydawało, że to tak nie można grać. Ja tutaj nawet mogę rozpatrywać, albo nawet od razu, też ruch C4 jest ciekawy, bo pionek A4 potem może być podkopany, jak pionek B się przesunie bądź zniknie. Także po D5 skoczek A5, ja B4. Tutaj tego pionka trzeba bić, inne ruchy nie mają sensu, Po skoczek B7 ten pionek będzie słabością, czyli nawet mogę zagrać tak, więc trzeba bić. Tutaj oczywiście bicie w przelocie, jakby ktoś nie pamiętał, AB3, AB3. I przeciwnik zagrał C6, czym mnie niezmiernie zdziwił, gdyż moim zdaniem jest to ruch przegrywający. Może tak dużo powiedziane, ale tak, tak oceniałem, że bardzo podejrzany. Jeżeli już to trzeba było grać C5, chociaż to też jest pozycja chyba nieprzyjemna, bo wydawało mi się, że nawet jak zagram B4, bicie, bicie tak, tak i tak, to ta pozycja jest. Trudna dla czarnych, bo pionek C4 jest słaby, a pionek B4 nie jest słaby. Wydawało mi się, że nawet mogę zagrać w ten sposób. Na Hetman B6 wieża B1, wieża C8, Hetman C3, potem goniec E3, skoczek D2, tego pionka zaatakuje, przestawię się jakoś. Mi się wydaje, że nieprzyjemna pozycja dla czarnych. Natomiast no C5 wydawało mi się najlepsze, bo C6 ma jeden mankament. Mogę zagrać B4. Tu jest jeszcze ciekawy taktyczny niuans, na który warto zwrócić uwagę. Mianowicie, można czar zbić tutaj i na bicie zagrać D6. I to też jest bardzo ciekawe. Bardzo typowy motyw wykorzystujący to, że goniec ma mało posunięć. Ja przy partii liczyłem tę pozycję i nie byłem pewien, na ile jest ona świetna, ale jak już zagrałem ruch, to doszedłem do wniosku, że. To też może być dobre, tylko tu trzeba wieża B1 zagrać, żeby obronić pionka, co mi na początku yy, umknęło. Bo jeżeli gram B4, to jest problem taki, że jest strącony ruch wieża na D8. Hetman odchodzi, zapewne skoczek B3, i tutaj czarne nie mają problemów. Dlatego najpierw gram wieża B1, wieża D8, Hetman F3, i potem chcę zagrać B4. I wydaje mi się, że to też jest lepsza pozycja, chociaż yy, no, mogę przesadzać. Może ten nie zbyć tutaj. Niezbyt rewelacyjny, dlatego zagrałem B4 i teraz tak, nie można tego zagrać, bo bicie, bicie, teraz już skoczek E5 wygrywa. Bicie, tak, to jest wygrana pozycja z uwagi na ogromne słabości pionowe, które no, przesądzają tutaj o losach partii, stąd po B4 trzeba skoczek B7. No, i tu już jest bardzo przyjemny wybór, bo skoczek na polu B7 jest fatalny. Czarne będą musiały zainwestować co najmniej dwa tempa, żeby go poprawić, a jeszcze będą miały problemy z innymi rzeczami. Bo ja zagrałem bicie-bicie i stwierdziłem, że będę grał na pionka B5 słabego. Alternatywą było C4 bicie, tak i tak. I to też wydawało mi się ciekawe bo od razu mam wolnego pionka. Mam też ewentualnie pole na B6, które wygląda fajnie, ale nie byłem pewien, czy ta pozycja jest taka świetna, bo na przykład hetman C7, powiedzmy ja wracam skoczkiem no i tutaj przeciwnik może próbować jakichś takich rzeczy. Mi się wydawało, że to powinno być wolne, że ja tu powinienem mieć dużo fajnych sztuczek, na przykład goniec na B3, zaczynam zerkać na króla, król pewnie musi odejść, żeby przygotować F5, zauważmy, że natychmiastowe F5 to skoczek E5 i szach, to ten goniec tam poszedł. Jak król H8, to można właśnie wtedy. No właśnie, może ja tutaj skoczek E3 nie muszę grać. Może w tej pozycji zaczynam od goniec B3, to może to jest jeszcze lepsze. I potem goniec E3, i potem skoczek B6, czy coś takiego. Nie wiem, wydawało mi się, że to też jest fajne. Natomiast to, co zagrałem, wydawało mi się jeszcze lepsze. Mianowicie bicie i Hetman E2. Atakuje na pionka B5. Ten pionek jest. W tarapatach, teraz przeciwnik ma trzy ruchy wszystkie Hetmanem, tak, tak, i tak. Nie wiem, który ruch jest najlepszy. Natomiast tak, na Hetman D7 wydawało mi się, że mogę wtrącić ruch wieża D1 z groźbą skoczek E5, więc to chyba nie jest wielki interes dla czarnych. Na Hetman C7 być może mogę iść w to. Tak, het skoczek B5, z B5 Hetman B5, Hetman C3 niby wiszą dwie rzeczy. Ale po pierwsze, nie wiem, czy. Aha, no i tutaj wieża A2 nie działa, bo skoczek C5 i tracę pionka B4. Natomiast można Hetman A4 i byłem ciekaw, jaka jest ta pozycja. No bo jeżeli zdołam zagrać głoniec D2, to jest po prostu wygrana z uwagi na to, że posiadam gońca bardzo silnego, posiadam wolnego pionka i skoczek jest fatalny, ale jest wieża A8, wieża A8, wieża A8, wieża A8, skoczek D8. Jedyny ruch, wszystkie inne moim zdaniem, przegrywają. Tutaj jest taka fajna konstrukcja obronna. I właśnie ciekaw byłem, jaka jest ocena tej pozycji. Może ona być dla białych fenomenalna, może na przykład goniec E3 można zagrać. Tego nie widziałem przy partii, ale to jakoś tak, tak. Może Hetman C6 i to, to właściwie chyba nie jest dobre dla białych, ale to tutaj mogę zagrać na przykład wieża E2. Nie wiem, czy to dobry ruch, ale powiedzmy tak, i próbować to jakoś wygrywać. Na przykład goniec E3, może. Na skoczek E4 jest być może wieża A4, a być może nie ma No ta pozycja jest bardzo taktyczna I ja nie byłem pewien co tutaj się dzieje Właśnie po tym hetman C7, żeby kierować się w pionka C3 Zwłaszcza, że tutaj jest dużo niuansów, bo ja mogę po prostu obronić tego pionka Jak skoczek idzie tutaj, to zaatakować tego pionka Hetman B7, no i teraz mogę jakiś ruch zrobić Nie wiadomo jeszcze jaki Czarne nawet jak postawił skoczka na E6 jeszcze nie mają wielkich gruźb Natomiast przeciwnik zagrał Hetman E8. No ten ruch śmierdzi, nie oszukujmy się. Ten ruch wygląda słabo. Przede wszystkim dlatego, że wieża nie ma ruchów, i ja to od razu wykorzystałem. Bo z jednej strony na początku planowałem go nie z D3 i tutaj sobie coś robić. Miałem nawet taki dalekosiężny plan: zagrać skoczek D2, skoczek B3 i skoczka na A5 przestawić. Co też podejrzewam daje plusik, ale potem stwierdziłem, że w sumie mam bardzo fajny ruch skoczek H4. Czy on jest genialny to nie wiem, ale bardzo mi się podobał. O co chodzi? No nie ma ruchu G6, bo goniec H6 i Łowię tą wieżę, która przed chwilą została ograniczona przez Hetmana. Także G6 nie, nie jest możliwe. Raczej. No kluczowe dla oceny pozycji jest skoczek B4, bo skoczek E4... Wygrywa pionka teraz. Goniec E4 raczej nie ma sensu, bo goniec H4, goniec H7 ta pozycja dla czarnych jest raczej bardzo dobra. Właściwie nie ma powodów, dla którego czarne nie stałyby tutaj lepiej po jakimś F5. Dlatego po skoczek E4 ja ofiarowuje pionka ruchem skoczek f5. Wisi skoczek, teraz skoczek c3 chyba przegrywa po hetman c3, atakuje skoczka i groże odskokiem, skoczkiem z e4. E4 to nawet tak, tak i skoczek d4, figura przewagi, więc tak nie można. Skoczek f6 tu myślałem, że trzeba zagrać. No i ta pozycja wydawała mi się bardzo kusząca, bo mam co prawda pionka mniej, ale gram na przykład goniec na g5, i próbuję kreować grę, na przykład wieża D1, za chwilę zagram. Nie wiadomo, co przeciwnik ma robić. Jak gra tak, to mogę z kolei tak na pioneczka. Jak skoczek D8 zagra, żeby skoczek E6, no to już właśnie mogę wieża D1. I na skoczek E6 być może nawet mogę zbić. Tak. Jakiś skoczek D6. Może przeceniam tę pozycję, ale wydawało mi się, że w najgorszym razie jeszcze tutaj pionka mogę wygrać. Bardzo mi się podobała ta pozycja poruchu skoczek F5 w tym momencie. Może ona nie jest wygrana, ale wydaje mi się, że jest bardzo łatwa do gry. I to był mój cel w tej pozycji, żeby po prostu stworzyć przeciwnikowi problemy. Zresztą ja myślę, że w tej pozycji to naprawdę tutaj taktyka jakaś się powinna znaleźć, bo nie na skoczek D8, nawet Hetman D3 może być i teraz grozi bicie i szachy z odsłony, a na to. Mogę na przykład zbić. Nie, no tu musi być jakaś wygrana. Także skoczek H4, moim zdaniem, bardzo silny ruch przeciwnik skoczek D8. No i teraz stwierdziłem, że nie warto kusić losu i zagrałem od razu skoczek F5. Może mogłem go nie z D3, żeby podgrzać tutaj jeszcze atmosferę. Na polu B5, tylko że wtedy, no jakby w, tym samych, w tych samych wariantach przeciwnik ma już skoczka na D8, a ja mam gońca na D3. To chyba nie jest wielki zysk, yy, dlatego się na to nie zdecydowałem. Zagrałem skoczek F5, żeby już nie było motywów, skoczek bije na E4, yy, i po tym ruchu przeciwnik zagrał G6. Dlaczego zagrał G6? Gdyby zagrał skoczek E6, to teraz już gram gońcę z D3. Naciskam na pionka i moim zdaniem ten pionek jest stracony praktycznie, bo grozi bicie na E7. Na G6 mogę po prostu pobić i, mm, i zbić tak. Zresztą to, to powstanie pozycja po, podobna do partii. Tylko tutaj chyba jeszcze mam e ewentualnie bonusową jakąś opcję. Być może, a być może to nie ma większego znaczenia, bo w partii było właśnie g6, skoczek e7, bicie, gonie z d3 z atakiem na pionka, i przeciwnik po, po namyśle zagrał skoczek na e6. Dlaczego skoczek e6? Jeżeli broni hetmanem pionka, na przykład hetman b7, to skoczek na e 6 zaczyna podwisać, i tu myślałem, że mam jakieś fajne opcje, żeby to wykorzystywać. Chyba nawet ten ruch mi się podobał. Gonie z G5, atakując skoczka, na skoczek D7 ma wejście i wygranie Pionka. Natomiast na skoczek E8 mogę zbić i zbić Pionka. Takie coś widziałem i mnie to cieszyło. Więc no skoczek H5 wygląda raczej podejrzanie. Białe muszą tu mieć przewagę. Pewnie w najgorszym razie można nawet coś takiego iść. Wisi Pionek, to nie powinno działać, bo. Po prostu tak i, i wieża się gubi, więc no tutaj musi być dobrze. Stąd przeciwnik nie zdecydował się na ruchy hetmanem, bojąc się o tego skoczka zagrał skoczek e6. No i tutaj trzeba się zdecydować czy, czy po męsku bić na b5 czy nie. Ja stwierdziłem, że warto. Dlaczego po męsku? Chodzi o to, że przeciwnik może teraz zbić na b5. A nawet musi, bo alternatywny ruch skoczek E4 napotyka na fajne wtrącenie skoczek A7, bo oczywiście zamysł jest taki, że na goniec E4 goniec B5, tylko że właśnie mam tutaj ładne wtrąconko skoczek A7 i, wisi sk i goniec i skoczek, a na, to, a na to chyba mogę po prostu. Oczywiście przy partii wydawało mi się, że mogę zbić. No to to już wyższy stopień kretynizmu. No ale mogę Hetmanem odejść po prostu i zbić tego skoczka. W następnym ruchu obie figury wiszą. W partii było goniec bije B5, goniec B5, skoczek E4. No i tu właściwie prawie że ostatnia trudna decyzja w partii. Przynajmniej tak mi się wydawało. Bo mogę zagrać hmm, goniec C6, a mogę zbić na E4. To były dwa ruchy, które rozpatrywałem i oba wydawały mi się niezłe. O co chodzi? No, wisi pionek na C3 yy, i muszę się zastanowić, co z tym fantem zrobić. Chociaż oba ruchy go nie bronią, no ale właśnie o to chodzi, że jeżeli bronię pionka to jeszcze ma ruch d5. Jak zagra d5 nagle zaczyna się tutaj robić niefajnie, bo skoczek f4, skoczki się uaktywniają, gońce wcale nie są takie super hiper. I dlatego ja liczyłem głównie bicie i wieża bije i goniec c6. I inne ruchy gdzieś tam praktycznie skreśliłem. Hetman E4, dlaczego jest fajne? Wieża bije B5, goniec H6, wieża gdzieś idzie, nie wiem na które pole i gram wieża A8. I mi się wydaje, że ta pozycja powinna być bardzo bliska do wygranej, bo właściwie przeciwnik jest no, w takim pacie, macie, raczej macie i no, ciężko w ogóle ruchy robić. Czarnymi. Nie ma nigdy ruchu D5, bo zawsze na E5 będzie pionek na końcu wisiał. No ale ja się zastanawiałem, czy to jest na pewno super dobre. Czyli na przykład tak, tak i powiedzmy jakiś skoczek G7 z ideą skoczek F5. Czy to wszystko jest takie proste? Wydawało mi się, że powinno być bardzo blisko, bo jeszcze ten pionek wolny może rozstrzygnąć losy partii. Ale potem stwierdziłem, no nie upraszczaj, wygraj tę partię, policz warianty. No i nie wiem, czy to było prawidłowe, no ale. Ale zagrałem właśnie goniec C6. Nie można bić pionka, bo skoczek się gubi. Mogę zagrać hmm, chyba po prostu hetman D3. Warto zauważyć, że na skoczek D4, który wygląda jak ruch wyswabadzający się, decyduje motyw taktyczny, bicie, bicie. I hetman E7, niebroniony hetman tutaj przesądza, więc hetman D3 po prostu łowi skoczka. Wieża C8, to hetman bije. Wszystko się broni. Także to nie działa. Przynajmniej tak mi się wydawało że nie działa. Przeciwnik pogoniec c6 zagrał posunięcie, którego się spodziewałem, czyli d5. I właśnie to jest przewaga nad ruchem goniec c4, bo goniec c4 ma podobny cel, tylko że po d5 jestem zmuszony bić, nie mam tu innego ruchu. A ja nie chciałem tego, bo chciałem tę pozycję dostać właśnie tak i mam tutaj wybór, wcale nie muszę tego pionka bić. A dlaczego go nie chcę bić? To swoją drogą ciekawe, bo jest bardzo piękny wariant, tak? Skoczek C3, Hetman E5, skoczek D5. Tu, jeżeli biję, to czarne wtrącają wieża D8. Zauważmy, że inne ruchy przegrywają, bo po biciu na B4 jest goniec A3, ale jest wieża D8, Hetman E5. Hetman bije B4, no i nie ma wygranej. Może biały tutaj jeszcze cisnął, bo król jest osłabiony, ale bałem się, że to nic nie daje. Natomiast mogę w tym momencie wtrącić piękny ruch goniec B2. Grozi mat na H8. Niełatwo się od niego obronić. Skoczek F6 Proponujące wymianę chyba przegrywa. Wydawało mi się, że po ruchu B, B5. Nie hetman F6, no bo po prostu bicie. Nie wie, A7, które wygląda super, bo po hetman A7 wygrywam. Tylko, że tu jest hetman B4 i na goniec C3 też wydaje się, że powinno być super. Można Hetman H4 bądź Hetman F4. No, i tego typu pozycja no, prawdopodobnie jest remisowa. Choć jeszcze tutaj można troszkę pocisnąć, bo król jednak jest w złej pozycji, ale no stawiam, że to jest jednak niezbyt obiecujące. Zwłaszcza z tego, co wcześniej miałem. Dlatego no, nie zdecydowałem. A tu jeszcze dodatkowo. Aha, dobra, bo nie skończyłem tej linii, czyli tak, tak, tak. Skoczek F6. Ja tutaj nie gram wieża A7, tylko gram B5. Bardzo fajny ruch mi się wydawało. Tak trochę, trochę dla sportu to pokazuję, ale wydawało mi się, że to fajne jest. Teraz grożę wieża A7. Żeby się przed tym obronić, wydawało mi się, że trzeba zagrać coś w stylu wieża B7. I wtedy myślałem, że goniec A3 może wygrywać. Bo nagle teraz atakujemy Hetmana, a na to. Być może wieża D1 można zagrać, już nie pamiętam, już nie pamiętam, ale no nawet goniec F8 może być szansowne, chociaż no to wszystko właśnie jest takie, że nie byłem na 100% przekonany czy to działa. No i policzyłem, że te bicia nam D5 nic nie dają. Stwierdziłem zatem, że no mogę liczyć jakieś ruchy hetmanem, żeby obronić pionka, ale w sumie ten pionek nie za bardzo wisi, bo zawsze mam hetman e5, dlatego zagrałem b5. Ruch, który wydawało mi się jest multifunkcyjny, bo po pierwsze w wielu wariantach bronię gońca, po drugie mogę teraz ruszyć w różnych momentach c4, bo hetman b4 już nie będzie wbił pionka, no i dodatkowo gdzieś pojawia się też wtargnięcie gońcem po przekątnej jako opcja. Taktyczne uzasadnienie to skoczek C3, hetman E5, skoczek pod biciem, skoczek B5, no i tu wydawało mi się, że powinienem wygrywać po ruchu z B2 już, że jednak te motywy są bardzo groźne na D4, no właśnie to też ciekawe, a, okej, okay. bo oczywiście mogę goniec B5, goniec D5 zbić i to może być najłatwiejsze, groźba groźniejsza niż jej wykonanie, bo na goniec B2 jest D4, goniec B5, Hetman B4, to widziałem, że nagle dwa gońce wiszą i nie byłem pewien, czy wygrywam. Być może jakoś wygrywam, ale no na przykład to, to wcale nie jest jakieś takie, chyba, że tu wieża A7, a wieża A7 to nie wiadomo, bo Hetman bije F2, prawda? No... Nie jest to wszystko takie oczywiste. Przynajmniej dla mnie nie było. Dlatego mm, po skoczek C3 tutaj chyba można po prostu zbić tego pionka i mam parę gońców. No, wygląda to bardzo obiecująco. Czy to jest wygrana? To nie wiem. Przeciwnik nie zdecydował się na bicie, ja tu spodziewałem się ruchu wieża F na C8 i cały swój czas na to złożył, znaczy cały czas. No jak liczyłem ruch B5 to tylko wieża C8 było ruchem, który liczyłem, bo idea tego ruchu jest bardzo prosta, zagrać skoczek D8. Skoczek D8 w tym momencie nie działa, gdyż mogę zagrać, co ja chciałem na to zagrać, a koniec A3 po prostu. Więc najpierw wieża C8 i teraz muszę zrobić jakiś ruch. Ja nie byłem przekonany, bo tu jest dużo opcji. C4 jest ciekawe na przykład. Ale się zaczynają jakieś taktyczne triki, czyli skoczek D4. Hetman D3, nie ma skoczek C5, bo bije, znowu ten hetman spada. Ale tu jakiś hetman B4 być może. I na goniec A3 wtedy skoczek C5. No ja, ja nie sądzę, żeby to działało, ale no pojawiały się takie. Rzeczy, które mnie niepokoiły po tym wieża C8, i nie wiem co bym zagrał, bo na Hetman F3, które wydawało mi się najbardziej pryncypialne, groże bić i atakuje pionka, jest ruch skoczek D8, i po skoczku D8 na goniec bije D5, jest skoczek C3. No i nagle skoczek broni na F7 i nie widziałem tutaj żadnego takiego killera, a wisi pionek. Ten killer może być, na przykład goniec A3 może być bardzo silny z jakimś tam wtargnięciem gońcem poprzekątnych. No to były problemy na całe szczęście, które musiał rozwiązywać mój przeciwnik, nie ja. No i on stwierdził, że tak nie można zagrać. Zagrał wieża F na D8, a ten ruch mnie bardzo ucieszył, bo, bo on nie, nie generuje żadnej groźby, więc ja mogę zrobić niemal dowolny ruch i zagrałem Hetman S3. Wydawało mi się, że dość eleganckie. Bronię po prostu pionka na polu C3 i groże wieża A7. Jak wieża wejdzie na siódemkę, to to gorzej nie będzie. No i nawet ruch C4 jest teraz groźbą, bo, bo jak od razu C4 to właśnie skoczek D4 trzeba liczyć. I no właśnie nie byłem przekonany, czy to jest takie super. Chociaż też może być niezłe, natomiast Hetman E3 wydawało mi się, że jest po prostu bez, takie spokojniejsze, a, a kreuje to, co trzeba. Przeciwnik zagrał posunięcie Hetman C5, nic innego nie widziałem, ale wydawało mi się, że to jest zły ruch, znaczy. Może nie zły, ale który daje mi bardzo dobre szanse. Zresztą myślał tutaj aż 20 minut, zostawił sobie 5 minut, to już byłem dobrej myśli. Ja pobiłem, skoczek 4 na c5, no, spodziewałem się ruchu skoczek 6 na c5. Bardzo dziwną decyzję podjął mój przeciwnik. Na to ostatecznie chciałem chyba zagrać goniec e3. Atakują tego skoczka na C5, grożę gdzieś ruchem F3, grożę też biciem. No i tu kluczowe dla mnie było zrozumienie, czy wygrywam po D4, bicie, bicie, goniec F4 z atakiem na wieżę i na skoczka. Skoczek C3, goniec bije. No i teraz wydaje się, że ten pionek jest bardzo groźny, ale wydawało mi się, że nawet jak pójdę prymitywnie, wymienię tak, tak, D3 goniec C6, D2, goniec F3, to też wygrywam, bo tego pionka nie tracę. Mam tutaj ruch wieża A5, a jeżeli nie tracę pionka, to po prostu wygrywam tę pozycję, przesuwam pionka na B6 i no na przykład tak, tak, tak. To tu już mogę zrobić dowolny ruch po prostu wieżą i ten pionek wygrywa partię za chwilę. Także... No spodziewałem się tego bicia z, z tym skoczkiem i też wydawało mi się, że wygrywam. Przeciwnik pobił skoczkiem z czwórki, co było, no myślę, zaskakujące o tyle, że teraz jest bardzo łatwo. Ja pobiłem wieżą na e5, przeciwnik d4, jedyne, no co jakoś mnie niepokoiło, to skoczek na pole b3, tak, tak, tak i skoczek c7. No, ale tutaj właśnie chyba nie C4, chociaż to też powinno być bardzo blisko do wygranej. Ale mogę zagrać wieża B1 i utrzymać jeszcze tego, te pionki z C3 i na D5 w grze, co zwiększa szanse na wygrywanie. Wieża B6, wieża E7, skoczek E6. No, i pewnie królem podchodzę, to powinna być dość. Mm, łatwa do wygranania pozycja, chociaż mogę się mylić. Natomiast przeciwnik no już tutaj na małym czasie zaczął bardzo kooperować, zagrał D4, niby kreuje wolnego pionka, ale w istocie tak naprawdę połącza mi pionki, które już wygrywają teraz na wszystkie sposoby. D3, goniec E3, ten pionek tutaj nie, nie robi wielkiej kariery, ja go blokuję i teraz jedyne co chcę to w jakiś sposób... Mm, Właściwie uprościć pozycję, przeciwnik zagrał skoczek d4, ja goniec d5, tu już nic nie można zrobić, grozi bicie pionka, przeciwnik jeszcze pobił, pobił na b5. Tu warto zauważyć, na początku myślałem, że goniec e6 może wygrywa i na to oczywiście bicie tak, natomiast jest skoczek c3, nieoczekiwanie, wtrącony ruch i z wygranej robi się wcale nie wygrana a może nawet zła. Pozycja. Choć tu nie No tak, tak. Tutaj, tutaj chyba w ogóle przegrywam. Więc t, t, trzeba pobić. Wieża B5, niby związanie. No i tu chyba na dwa sposoby wygrywam. Bo można było wieża E6 tak i gońcem odejść. Na to jeszcze zbić. No, i ta pozycja powinna być wygrana, ale no nie chciało mi się próbować, nie chciało mi się męczyć, chociaż no wydaje się, że to też powinna być wygrana. Krok po kroku te gońce powinny tutaj wygrać z wieżą, zwłaszcza, że jest pionek więcej. Natomiast no po prostu mogę pobić wieżą, wszystko się tutaj broni, i na, jeżeli król odchodzi, to gramy w cztery, bronię wieżę i w następnym ruchu odchodzę gońcem. Mogę też oczywiście zagrać tak, tylko że to no, nie, niekoniecznie musi być wygrana, bo jest szach. Tak, tak, no i właśnie to ja mogłem mieć yy, tą, no, mogłem mieć tą pozycję, dwa gońce yy, i z pionkiem więcej, ale bez wież tutaj zachowuję wieżę, co chyba jest akurat nie takie złe dla, dla wygrywania, bo, bo, bo jeszcze na króla mogę atakować, no ale nie mam pionka przewagi. Yy, także yy, no, to jest jakiś tam dodatkowy element, no ale mogę po prostu F4 obronić wieżę i, i w następnym ruchu odejść gońcem z obroną swojej drugiej wieży. Przynajmniej tak mi się tutaj wydawało. Po wieża D3, przeciwnik zagrał skoczek C7, i tu muszę Wam powiedzieć, że troszkę miałem farta I tak naprawdę to jestem troszkę głupi, bo grając tutaj wieża D3. Już wszystko powinienem policzyć do końca. A ja policzyłem to źle, no bo, bo po prostu tutaj trzeba było do spodu policzyć, czy wieża E6 nie jest najlepsza. A ja zagrałem wieża D3, mówię, nie no, skoczek C7 nie działa. Policzyłem sobie wariant piękny, tak, 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 no mówię, nie no, to szach na końcu i wygrywam. A potem zobaczyłem, że taki jest remis, tego nie wygram. I się złapałem za głowę, ale mówię, boże, ale jestem głupi, na całe szczęście mogę pobić tak. Tak, wieża B7. No, i tu wykorzystuję fakt tego, że wie, wieża wiąże skoczka na dowolną obronę y, przeciwnika. Gram po prostu goniec F4. Y, przestawmy na przykład tak, tak. I nic tutaj się nie da zrobić. Jak skoczek się rusza, to traci wieżę. Szach też nic nie zmienia, bo skoczek y, y, pada. I, I po prostu w tym momencie po wieża B7 przeciwnik się y, uznał za pokonanego. Myślę, że to była niezła partia w moim wykonaniu. W każdym razie dała mi dużo satysfakcji, bo wyglądało to dość pewnie. Z tym, że znowu widzicie, jak to jest w szachach na arcymistrzowskim poziomie, że żeby zagrać do dobrą partię, to trzeba mieć troszkę szczęścia w, w przygotowaniu, bo wiele jest linii w hiszpańskiej, którymi przeciwnik mógłby mnie zaskoczyć, może bym zareagował źle. A on akurat wybrał linię, którą ja. Nigdy jej nie grałem, ale patrzyłem ją od strony czarnych i wiedziałem, jakie są jej mankamenty, także to mi na pewno bardzo pomogło w tym, żeby Uzyskać fajną grywalną pozycję po debiucie i no, zrobiłem z tego e, użytek. E, tyle na się, Zachęcam do podnoszenia łapek w górę. E, zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrypcji kanału e, i nie zapominajcie też, żeby obejrzeć kolejne odcinki Akademii Szachowej e, Bonabanko e, i odsłuchać podcast szachowy www.podcastszachowy.pl. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.